Bardzo ważną częścią naszego życia jest woda. Codziennie mamy kontakt z wodą. Chociażby wtedy, kiedy się kąpiemy, kiedy podczas prysznica ta woda spływa na nasze ciało i daje nam nowego powera na nowy dzień i oczyszcza nasze ciało. Widzimy nieraz jakiś strumyk w lesie, który sobie tak płynie, delikatnie. Widzimy deszcz, który nawadnia tą ziemię. Ale rzadko widzimy wodę bardzo skondensowaną, skoncentrowaną w jednym punkcie. Często jest to używane w różnych fabrykach. I używana jest woda po to, żeby pokroić, podzielić drewno, a nawet, słuchajcie, kamień. Woda potrafi przeciąć gruby kamień. Płytę jakąś marmurową. Woda, która wydaje się taka miękka, taka w ogóle nie wydaje się niebezpieczna. Mamy z nią styczność codziennie. Ona potrafi, kiedy jest skondensowana i skupiona, skoncentrowana w jednym punkcie, potrafi przeciąć wszystko. Zaczęliśmy Wielki Post i zastanawiamy się nad naszym życiem. Podejmujemy jakieś postanowienia i nieraz wątpimy już, czy to ma w ogóle jakiś sens, bo zazwyczaj, nie wiem, nie jemy słodyczy, a potem jak kończy się Wielki Post, to kupujemy sobie 2 kilo czekolady i jemy je w jednym dniu. I się zastanawiamy, czy ma taki post w ogóle sens, czy on je zmienia. A przecież post, ten czas Wielkiego Postu, on powinien nas zmieniać, on jest po to dany, żeby nas przemienić, żebyśmy się stali bardziej podobni do Boga, który nas stworzył. Jakie masz postanowienia? Czy to postanowienie, które sobie podejmujesz, ono cię rzeczywiście zmienia? Tomasz A. Kempis kiedyś napisał, że jakbyśmy przez pół roku skupili się na jednym naszym grzechu i byśmy nad nim popracowali, to byśmy się od niego prawdopodobnie uwolnili. On pisze z dosyć wielką pewnością, więc myślę, że tak to może naprawdę być. Żeby się skupić na jednej wadzie, coś, co zatruwa moje życie i życie dookoła. Żebyśmy się na tym skupili podczas Wielkiego Postu i powiedzieli sobie, dobra, ja nic innego nie postanawiam, będę jadł te słodycze i w ogóle wszystko, ale chcę wreszcie, nie wiem, przestać narzekać. Te osoby, które źle traktuję moimi słowami, bo zawsze muszę im coś dogryźć moim głupim słowem, będę chciał być bardziej powściągliwy. Nie będę im nic mówił złego, albo jeszcze bardziej, będę chciał im mówić częściej coś dobrego. Kiedy widzę, że tracę czas ileś godzin dziennie w internecie, postaram się w Wielkim Poście się na tym skupić, żeby zrezygnować albo bardzo ograniczyć internet. Żebyś po Wielkim Poście mógł się czuć bardziej wolny i korzystać z twojego czasu dla czegoś dobrego. Kiedy masz złe myśli, nieczyste myśli, widzisz, że sobie z tym nie radzisz, popracuj nad tym, żebyś, no właśnie, nie zdradzał twoim wzrokiem, myślami, uczuciami, oglądaniem różnych filmów. Kiedy jesteś leniwy, spóźniasz się, nie robisz to, co do ciebie należy, a twoje obowiązki w szkole, na studiach i w pracy robisz tylko tak na 50%. To skup się na tym. Zostaw wszystkie inne postanowienia, ale skup się na tym, żebyś w trakcie Wielkiego Postu stał się człowiekiem solidnym, punktualnym, człowiekiem, na którego można liczyć, który jest prawy w oczach Boga i ludzi. Popatrz na swoje życie. Mamy dopiero początek Wielkiego Postu, więc wszystko przed tobą. Skasuj jeszcze raz wszystko i na pustej kartce napisz sobie jedną rzecz, albo może dwie, albo trzy maks rzeczy. Mi się wydaje, że jedna, dwie wystarczy. Ale skup się na tym, jak ta woda skondensowana na jednym punkcie, żeby twoje serce zostało przemienione, żebyś wyszedł z tego po prostu przemieniony. Nie 10 rzeczy powierzchowne. Jedna, ale konkretnie. Jestem pewny, że ten czas Wielkiego Postu razem ze współpracą z łaską, z Jezusem, ono cię może przemienić. I zobaczysz, że
staniesz się człowiekiem bardziej wolnym, bardziej Jezusowym i bardziej, mi się wydaje, szczęśliwym. Niech Pan Cię w tym wszystkim błogosławi. Pamiętajcie, że kiedy 21 dni się coś powtarza, to staje się to nawykiem. Czyli możesz sobie stworzyć pozytywny nawyk. Jest to możliwe. Ja w to bardzo mocno wierzę. Jesteśmy tutaj w Konkordii, więc zaczynamy razem. Pozdrawiam Was bardzo wszystkich i udzielę Wam teraz na ten początek wielkiego postu błogosławieństwa. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Radość i pokój w Duchu Świętym.